Studia MBA powstały w Stanach Zjednoczonych w latach 50. i niezmiennie istnieje na nie popyt. Oczywiście on się zmienia, ale stale cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do nas i do Polski, do krajów tutaj, w szczególności Europy Wschodniej, ta idea przyszła w latach 90., kiedy zmiana systemu zarządzania, transformacja gospodarcza zrodziła rzeczywisty popyt na wiedzę, zaawansowaną wiedzę menedżerską. Program MBA podlega systematycznej adaptacji wraz ze zmieniającymi się trendami na rynku, a także ze zmianami w wiedzy, jaką jest zarządzanie czy ekonomia. Nasze programy podlegają ewaluacji oraz ocenie, dzięki czemu możemy je udoskonalać i modyfikować zgodnie z oczekiwaniami naszych studentów. Studia MBA to ukoronowanie wiedzy praktycznej, bowiem nigdy ich nie zaczyna się zaraz po studiach akademickich, lecz po jakimś czasie pracy zawodowej. Dlatego tak ważnym jest, żeby kontynuować swoje zainteresowania i pogłębianie wiedzy, mając na uwadze praktyczne jej zastosowanie. Te programy studiów MBA idą w kierunku specjalizacji. Mamy na przykład MBA w zakresie finansów, MBA w zakresie na przykład rachunkowości, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w zakresie strategii biznesowych i tak dalej. Ale sądzę, że przede wszystkim ważne jest to, iż te studia ciągle mają wysoki prestiż, zarówno na rynku amerykańskim, jak i w krajach Europy całej, zachodniej i wschodniej, a także w Azji. Programy te oferują szeroką wiedzę, która jest potrzebna menedżerowi. Menedżer to nie tylko wiedza z danej dziedziny, ale ogólnie chociaż powinien się orientować w innych obszarach działania firmy, przedsiębiorstwa czy działania menedżera. Menedżer, który decyduje się na studia MBA, ewentualnie osoba, która chce być menedżerem bądź doskonalić kwalifikacje, nie wyobrażam sobie, że mogłaby nauczyć się zarządzania efektywnego bez finansów, więc to jest jedna z tych komponentów, które są niezbędne do tego, żeby można było sprawnie, efektywnie, skutecznie zarządzać swoją firmą, organizacją, instytucją. Ja pracuję z dość dużym zespołem, 60-osobowym i okazuje się, że informatyka to nie jest tylko techniczna dziedzina, ale trzeba pracować z ludźmi. No i interesują mnie po prostu zagadnienia, jak w sposób uporządkowany podejść do pracy z ludźmi. Widzę, że studia MBA są prestiżowymi studiami, otwierają furtki kariery, zwiększamy swoje szanse na rynku pracy. A w tak dynamicznym obecnie środowisku niestety trzeba pracować nad sobą, trzeba sobie te szanse dawać.